Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku ze Slay the Spire. Wracamy do gry i mamy nową postać do grania, która podobno była w becie. Ja byłem pewny, że ona jest jakąś postacią z DLC. No nic, dzisiaj zagram nią pierwszy raz, nie mam zielonego pojęcia, co ona w ogóle robi i kim jest. Niewidoma asetka, która przybyła, aby ocenić iglicę, mistrzyni boski w postaw. Czysta woda na początku każdej walki daje cud do ręki. Ciekawe, zobaczymy co to będzie. Mało zdrowia ma chyba najmniej z każdej postaci. A nie, ty masz mniej, ale ty masz dużo bloku. No nic, gramy nią, zobaczymy, co to tam wyjdzie. Exordium, akt pierwszy. Zmierz się chociaż z pierwszym bossem. Co? Przeciwnicy mają trzy walka, mają jeden peżet, maksymalny peżet wolę zwiększyć, mamy małe. No i tak, gdzie idziemy? Elitarni bossowie. Nie wiem, czy ja powinienem iść przez tych elitarnych, bo tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać w ogóle po tej postaci, ale no wybierzemy drogę taką, żeby iść do tego elitarnego przeciwnika. Najlepiej chyba właśnie tędy by było pójść, więc pójdźmy tak. Pierwszy przeciwnik już taki nie za ciekawy. Cud. Zachowanie. Zyskaj energię, wykluczenie. Zachowane karty nie zostają odrzucone pod koniec tury, czyli on zostaje z nami. Energia. Okej, daje nam energię i zostaje z nami cały czas. I na początku każdej walki. I to jest zawsze ten sam cud, jeżeli dobrze rozumiem. Obrona standardowo, uderzenie standardowe, erupcja. Zadaje 9 punktów obrażeń. Przyjmij postawę gniewu. W tej postawie zadajesz i otrzymujesz podwójne obrażenie od ataków. O, ciekawe. Dobra, lecimy. On na razie nie będzie atakował. Może go zabijemy w kolejnej turze. Mamy teraz tą postawę gniewną, czyli zadajemy podwójne obrażenia. I mógłbym jeszcze cudu użyć i znowu podwójne obrażenia zadać. I spoko tak naprawdę. Ekstra, ale mu żeśmy zbili w pierwszej turze obrażeń dużo. I ta postawa z nami zostaje? Pewnie będziemy mieli zaraz inną postawę tutaj. Czujność. Przyjmij postawę spokoju. Po opuszczeniu tej postawy zyskaj 2 energii. Aha, czyli musimy ją założyć, a potem jeszcze się zmienić na inną postawę. No ale i tak już go zabijamy w tej turze, więc naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Ciekawe będą te postawy i dobrze wiedzieć, że one zostają z nami między turami. Już co się nagrywa w ogóle? Nagrywa, dobrze. Miażdżenie stawów. Zadaj 8 punktów obrażeń. Jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą była umiejętność, nałóż 1 punkt wrażliwości. No, takie średnie. Chociaż wrażliwość jest spoko. Medytacja, umiejętność. Przywróć kartę ze stosu kart odrzuconych do ręki i zachowaj ją. Okej. Przyjmij postawę spokoju. Ej, super jest ta postawa po spokoju. Ta medytacja też się okej wydaje. Kuliste uderzenie, zachowaj. A, to też ma zachowanie. Zadaj 7 punktów obrażeń. Po zachowaniu zwiększ obrażenia o 4 na czas tej walki. Ło, spoko. Będzie się co turę zwiększało obrażenia tej karty o 4. Medytację mimo wszystko wezmę chyba, bo się wydaje spoko i pozwala na szybką zmianę postawy, a wydaje mi się, że zmienianie często tych postaw będzie dobre na tej postaci. No nie wiem, gram nią pierwszy raz ją widzę na oczy. Natrafiasz na niepozornie wyglądający piedestał z błyszczącym złotym bożkiem. Weź, otrzymaj do tego bożka, uruchamiasz pułapkę. Przeciwnicy gubią 25% więcej zdrowia. No na początku gry takie coś dostać to spoko. I co to za pułapka? O Jezu, jak się trzęsie. Kontuzja niezagrywalna, utrać 19 peżet, utrać 6 maksymalnych peżet. Wszystkie są niefajne, ale chyba klątwa mi się najmniej podoba. Ja bym stracił 19 punktów zdrowia i szedł dalej do sklepu. W sklepie się najwyżej uleczymy, znaczy w sklepie, w obozowisku, zobaczymy jak to pójdzie. Teraz do sklepu? Chyba jeszcze nie, chyba najpierw walka z przeciwnikiem. Lecimy. A, jeszcze jest tutaj znak zapytania, zapomniałem. Natrafiasz na pomieszczenie wypełnione probówkami, zlewkami, o Jezu, milion rzeczy. Znajdź kilka mikstur. O, super, po prostu mikstury. Dobierz 5 kart, losowo zmień koszt kart w swojej ręce. Ciekawe. I multivitamina, 5 maksymalnych peżet, świetna rzecz. Możemy ją tak naprawdę teraz już wypić. Tak jest, super. No i najpierw pójdziemy na przeciwnika. 2 gluciki, nie powinno być większych problemów chyba. O Jezu, już biją. Czemu biją? A to jest zakończ swoją turę, medytacja. O, to tego nie przeczytałem akurat. Dobra, i tak będzie okej. Nie opłaca mi się blokować, ale beznadziejne karty mamy. No cóż, użyjemy tego cudu. Zabijemy tego gluta. I się obronimy troszkę przed obrażeniami od niego. Medytacja najwyżej przerzucimy. Nie atakuj więcej, znowu atakuje, zaham. No cóż, możemy wziąć czujność. Będziemy mieli tą postawę spokoju. Bardzo fajnie.
Erupcja nam na razie jest niepotrzebna, po prostu go uderzymy, mamy 8 bloku, nic nam się nie stanie. Ciekawa postać, tylko rzeczywiście trzeba dobrze znać swoją talię i wiedzieć, co w tej talii jest, jak szybko możemy zdejmować te postawy i tak dalej. Tu nas na przykład tej postawy zmienić nie możemy, więc tych dwóch punktów energii dodatkowych nie dostaniemy. I ważne w tej postaci będą raczej też właśnie ile kart możemy na ręce trzymać, bo ona ma dużo możliwości na dostanie dużej ilości energii. Dobra, erupcja, zmienimy sobie postawę i go już zabijemy tak naprawdę. Super. Więcej złota, mikstura zręczności może się przydać i karta kolejna. Fajnie jest zawsze widzieć pierwszy raz karty na jakiejś nowej postaci. Konsekracja. Zadaj 5 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom. Za 0. Ciekawe. Ale jest jakieś takie nie za specjalne. Oszacowanie. Zyskaj 6 punktów bloku, wtasuj rozeznanie do stosu rozgrywającego. A rozeznanie co robi? Za 0. Zachowuje, dobierz 2 karty. Okej. Okay. Fajne to jest. Bardzo fajne. Naprawdę fajna karta. Puste ciało. Zyskaj 7 punktów bloku, opuść swoją postawę. Też fajne. Bo jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli zmieniamy postawę z gniewnej na gniewną, to jakby... Nie wiem, nie zmieniamy jej? Zastanawiam się, wezmę to puste ciało. Mamy to postawę spokoju i się zastanawiam właśnie, czy jak mamy postawę spokoju i na nowo załączymy postawę spokoju, to czy jakby dostaniemy te 2 punkty energii. No trzeba się przekonać. No nie, przeciwnik, nie chciałem przeciwnika. Przynajmniej jeszcze jest walka z bossem, jak ja zaraz umrę, to przypał. Erupcja, czy ja cię zabiję? Ile ci zadam? 9 punktów obrażeń, 12, czyli 24 plus 9, 33. No to cię nie zabiję, niestety, trzeba się bronić. I tyle. Nic z tym nie robię, cud zostaje wam w ręce oczywiście. Tych miksturek pewnie będę dużo używał podczas walki z bossem zaraz. Puste ciało, no nie opłaca się nawet tego używać. Użyjmy medytacji, weźmy ze sobą erupcję, żeby mu wywalić dużo obrażeń i kończymy turę. Erupcję teraz będziemy mieli za darmo tak naprawdę, tylko dużo kart do ataku jakby było. No nie ma dużo kart do ataku niestety, ale i tak opłaca się użyć erupcji, bo wyjdziemy sobie z tej fazy, że tak powiem. On zadaje 20 punktów obrażeń, muszę o tym pamiętać, że to nie jest jakby tyle, ile powinno być. I teraz co robię? Dalej go uderzam? Czy się już bronię? Będziemy mieli puste ciało, obronimy się, okej. Okay. Puste ciało, cud, obrona i wybronimy wszystkie obrażenia nam zadane. W kolejnej turze no wystarczy mu zdjąć 2 plus 6, pewnie będzie miał obrony, więc... No 5 obrony, no to 2 ataki zwykłe wystarczą. No i super, mamy 2 ataki. Niczym się nie musimy martwić, poszło bardzo spoko. I kolejne karty, puste ciało już znamy. Popisowy numer, aż 2 kosztuje. Można zagrać, jeżeli to jedyna karta ataku w twojej ręce. Zadaj 30 punktów obrażeń, wow! Fajne to jest, bo często mamy jedną tylko kartę ataku w ręce, bo tak naprawdę tylko to są karty ataku i erupcja. Jeżeli jeszcze będziemy mieli postawę erupcji, to w ogóle szał ciał, 60 punktów obrażeń. Zachowanie, zadaję dwukrotnie 4 punkty obrażeń. Ja wezmę ten popisowy numer mimo wszystko, on się może przydać. Nie kosztuje wcale tak dużo, jak na to ile zadaje. O nie, nie lubię z nimi walczyć. Oni zawsze będą zadawali obrażenia, więc ta erupcja troszeczkę się nie przyda. No cóż, ja mogę zrobić. No tak naprawdę nie za dużo. Mogę jedynie zacząć atakować przeciwnika, zagrać puste ciało i dalej się bronić. Chyba, że... Tutaj te 2 punkty zręczności się przydadzą, tylko już w złej kolejności to zrobiłem chyba. Chociaż nie, nie w złej kolejności, 7 punktów. To też sobie dodajmy. Ojejciu, kolejne karty, których nie znam. Splot, zadaj 4 punkty obrażeń. Kiedykolwiek prognozujesz, przywróć tę kartę ze stosu kart odrzuconych do ręki. Prognozowanie, podejrzyj x kart ze stosu rozgrywającego, każdą z nich możesz odrzucić. Ale ja skąd ja mogę prognozować, nie wiem. Smagnięcie szarfą, zadaj 8 punktów obrażeń, jeżeli w tej walce ostatnio zagraną kartą był atak, nałóż 1 punkt słabości. Karty ataku są średnie. Nie wiem, wezmę to, bo nic nie kosztuje.
Ja wiem, że w tej turze i tak one wszystkie będą 0 kosztowały, ale to zostanie z nami i będzie kosztowała 0 za każdym razem. Ja mam za dużo kart do zagrania na razie. Więc użyjmy jej. No i co? No i zostaje mi się bronić, no. 9 punktów. A, dobrze. Wszystko zgadza. 9 punktów. Kolejna tura. To oszołomienie będzie bolało, tego będzie bardzo dużo zaraz. I tak, tu będziemy mieli popisowy numer i są same obrony. Jest duża szansa, że to będzie naprawdę karta, którą będziemy mogli zagrać. Bardzo fajnie. Jeszcze będziemy mogli wyjść akurat ze stanu spokoju. To już w ogóle będzie kozackie. I tak, zagramy na pewno czujność. I się teraz zastanawiam, czy jak użyję medytacji, to dostanę dwa energii, ale i tak to stracę turę, więc się nie opłaca tego używać za bardzo. Cóż nam zostało zrobić? Bronić się, no nic innego za bardzo. Nie będę teraz cudu używał, na razie nie potrzebuję za bardzo więcej energii. Koniec tury. Ciekawa postać. Rzeczywiście pisaliście, że ona jest... A to też ciekawe, bo różne rzeczy mi pisaliście. Niektórzy mi pisali, że ta postać jest OP, niektórzy mi pisali, że ta postać jest strasznie trudna. Na pewno trudna będzie. No tak, popisowy numer, ciebie zabijamy już. I co prawda otrzymam obrażenia, ale no trudno. Dwa punkty obrażeń to nie jest jakoś dużo. Nie czuję na razie potrzeby używania cudu. Chociaż tak naprawdę, gdy tutaj walczymy z tylko dwoma przeciwnikami, którzy co turę zmieniają jakby to, co robią, maksymalnie będziemy nam otrzymywali 9 punktów obrażeń. Nigdy więcej. No i tak, erupcja, możemy postawę spokoju teraz sobie zmienić i zadamy dużo obrażeń. Tylko czy wystarczająco dużo, żeby cię zabić znowu? Nie, no niestety nie. Będziemy mieli 9 plus 12 plus 12 po raz kolejny, czyli znowu 24 plus 9, 33. Nie fajnie. A więc się bronimy i no, zadajemy dalej obrażenia. No, nic nie zostało nam innego do zrobienia. Zabijmy może najpierw ciebie. I tak jak mówiłem, właśnie przydają się karty po pierwsze na ręce, dużo kart na ręce, dużo możliwości dobierania kart, a po drugie karty, co nam zmieniają naszą postawę rzeczywiście. No i nie za bardzo tutaj mam teraz jak się obronić, to trochę przypał. Do 9 punktów obrażeń to nie jest mało. Może tutaj olej wąsza użyjemy. No super czujność. Jezu, jakie drogie karty, ale nie fart. Ale nie fart, jeszcze, ale najgorsze po prostu olej, jaki mogliśmy użyć. Jezu, jakie drogie są te karty, strasznie się zagrały, naprawdę strasznie. Nic nie mogę użyć, każda karta jest ustawiona na 3, nawet cud się zwiększył. Ale beznadzieja, no nic no. Mam nadzieję, że tylko w tej turze zmienia koszt tych kart, bo jak do końca gry będziemy mieli koszt kart właśnie taki, to... tragedia. Ojejciu. Zostaje do końca, ale masakra jest. O, ja cię kręcę. Nie, jest naprawdę strasznie, powiem wam, że jest strasznie. Ojej. No nic nie zrobię tutaj, kompletnie nic. Ale to olej wąsza, ja myślałem, że serio to na jedną turę zmienia i mówię, ciekawa karta, no może nam bardzo pomóc w tej turze, ale tutaj strasznie zmieniła, mega nie fart. Dobrze, dużo jeszcze kart innych mamy po prostu. Do zagrania. No i też, albo muszę użyć cudu za 2, zyskać, a nie, co ja robię w ogóle? No i tak tego cudu nigdy bym nie użył, bo zawsze byśmy tracili energię na nim. Masakra. O, popisowy numer. No to popisowy numer, no to tylko na nim trzeba to grać, bo to jest aż 30 punktów obrażeń, nie opłaca się tego używać na nim. No i dobra, dwóch przeciwników na takiej małej ilości zdrowia już raczej powinniśmy dobić, ale straszny był ten olej. Bardzo utrudnił tę walkę. I znowu nic nie mogę robić. Ale głupota, nigdy tego oleju nie będę używał, będę go wyrzucał. Albo naprawdę jakiejś ostatniej kryzysowej sytuacji jedynie on będzie do użycia. Popisowy numer po raz kolejny, ale nie mogę go użyć niestety. To nie jest jedyny atak w naszej ręce. A więc obrona i... to tyle. Bida z nędzą, kochani. Najdłuższa walka chyba z tym przeciwnikiem, jaką widzieliście.
i znowu nic nie możemy zrobić. O, to teraz sprawdzimy. Jak zarzucę kolejną czujność, nie zmieniamy stanu, tak jak myślałem, czyli nie dostajemy tych dwóch punktów energii. To słabo. Bardzo słabo. O, super. Erupcja i go już zabijemy. W końcu. Pas na mikstury. Złoto i karta kolejna. Za ciosem. Zadaj 7 punktów obrażeń, jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą był atak, zyskaj energię. Nie chcę więcej ataków. Same ataki, super. Zadaj 12 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom, zakończ swoją turę. O, to jest ciekawe. Zadaj 5 punktów obrażeń losowemu przeciwnikowi 5 razy. 25 punktów obrażeń. 25 punktów obrażeń za 3 to jest średni deal, szczerze mówiąc. Jakbyśmy mieli siłę, to wiadomo, ale nie wiem, jak dużo możliwości ma ta postać na zyskanie siły. To też jest słabe, gdy chcemy użyć tamtego zakończenia jakby, więc... No wezmę to za ciosem. Niech będzie. Obozowisko, trzeba się wyleczyć i idziemy na kolejnego bossa? Chyba tak, chyba tak. Jak na razie mi się nie podoba za bardzo to podejście. Naprawdę się wydaje dosyć kiepskie. Podział, okej. Okay. Nic nie robi złego. Mamy popisowy numer, którego zaraz będziemy mogli użyć, więc jest spoko. I to tak naprawdę wszystko. W pierwszej turze już go rozdzielić. To jest akurat zły chyba pomysł. No ale nic. Kończymy turę, no bo co ja innego zrobię. Mogę użyć medytacji, chociaż medytacji wypada użyć. I zrobić coś takiego. I zastanawiam się, czy teraz jak tej karty nie użyję, to czy ona zostaje z nami dalej. No i tak, jak najbardziej się opłaca tego użyć. Popisowy numer zadaje teraz 60 punktów obrażeń. No ale ja niestety muszę zabić i tak tego zioma i to wszystkimi moimi kartami. Mówi się trudno, ale mogło być gorzej. W następnej turze będzie problem, albo będziemy musieli zakończyć nasz stan jakby. Albo przynieść 20 punktów obrażeń, a to dużo. O, za ciosem, fajnie. Nie wiedziałem, że to się liczy też do poprzedniej tury. Dostajemy energię w tym momencie, super. I będziemy mieli bardzo dużo obrażeń do zadania. Czemu tylko 9? A, bo on nam zmniejszył zadawane obrażenia. No to słabo. Ja cię kręcę, nie mam nawet energii, żeby tego więcej zagrać. Ale dałem ciała. Ale nie fart z tymi kartami też. Tyle kart, żeby zmienić stana. Nic się nie trafiło. No trudno, no. Pechowe podejście widzę, że od początku do końca chyba będzie. Zobaczymy, jak się to dalej ułoży. Kolejna karta, modlitwa. Zyskaj 3 punkty mantry. Wtasuj rozeznanie do stosu rozgrzewającego. Co to jest mantra? Po zdobyciu 10 punktów mantry przyjmij postawę boskości. Po przyjęciu tej postawy zyskaj 3 energii. Karta ataku zadają potrójne obrażenia. Opuść tę postawę na początku następnej tury. Wow. Dobre to jest. Crescendo, nie wiem, crescendo. Zachowanie, przyjmij postawę gniewu, wykluczenie, a zachowanie, zostaje z nami i postawa gniewu po prostu do użycia, nic ciekawego. Tą modlitwę wezmę i na tę modlitwę bym chciał grać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ozdobny wachlarz, za każdym razem, gdy zagrasz 3 karty ataku, w tej turze zyskać 4 punkty bloku. Może być, bo my dużo dosyć kart ataku mamy. Ale ten przeciwnik jest niefajny, gdy mamy dużo kart umiejętności, a my mamy trochę tych kart umiejętności. No nic, lecimy. Nic tutaj do użycia niestety nie mamy. No, kompletnie nic. On będzie miał zaraz tę głupią umiejętność, że będzie sobie zwiększał siłę za każdym razem, gdy my zagrywamy kartę inną jak atak. Więc to jest taki boss na wyniszczenie tak naprawdę. Kiedykolwiek zagrasz kartę umiejętności, zyskuje 2 punkty siły. Nie opłaca się tych kart umiejętności nigdy grać tak naprawdę z nim, niestety. Dlatego tak bardzo nie lubię tego przeciwnika. 14 punktów obrażeń, no muszę przyjąć na twarz, bo co innego. 30 punktów obrażeń. Fajna jest strasznie ta karta. Liczę po prostu na kolejną tą super kartę i tyle. A ciekawe, czy mantra zostaje z nami między grami. Między walkami. To by było ciekawe, jakby zostawało. Erupcja. Ile zadamy obrażeń? 33. Zawsze zadajemy 33 dwoma uderzeniami i erupcją, więc no, zabijmy już go. Super. Raz otrzymane obrażenia na tym przeciwniku to nie jest dużo, więc ja jestem nawet zadowolony. Cyrkiel. Na początku tury tracisz 15 punktów bloku zamiast wszystkich. No, na tej postaci to jest kompletnie bezużyteczny artefakt. Sterydy. 5 punktów siły daje. Wow, to by było dobre przy tym pięciokrotnym uderzeniu.
Dodaję kartę do talii. Punkt nacisku. Nałóż 8 punktów piętna. Wszyscy przeciwnicy teraz są PZ równe ich piętnu. Okej, ale nie mam innych kart, które są w stanie nałożyć punkty piętna. Zachowanie. Zyskaj 12 punktów bloku. Za 2 średnie się wydaje. Stop. Zyskaj 3 punkty bloku. Jeżeli jesteś w postawie gniewu, zyskaj 9 dodatkowych punktów bloku. Fajne są karty, które nic nie kosztują, ale mi się wydaje, że te coś na piętnowanie może być ok. I 8 punktów obrażeń to jest ok. 8 punktów obrażeń za 1, szczególnie, że to nie jest atak, więc to jest bardzo fajna rzecz, że karty, które nie są atakiem, mi są przydatne. O nie, musimy zabrać złoto albo stracić złoto. 11 punktów zdrowia za 75 sztuk złota, no trudno. Zostawiam je. No i teraz, nie czuję się na siłach na walkę z bossem, zupełnie nie. Idziemy się uleczyć, idziemy na sklep i potem znowu się idziemy uleczyć. Mamy za mało zdrowia, trafi się jakiś zły przeciwnik, nie mamy zbyt dużo mikstur, nie ma co ryzykować. No i mamy sklepik, jeszcze więcej kart zobaczymy teraz. Przemoc, zdobierz 3 losowe karty ataku ze stosu rozgrywającego, umieść je w ręce. Ciekawe. Wtasuj karty ze stosu kart odrzuconych do rozgrywającego, dobierz jedną kartę. Też ciekawe, ale takie... To mięso z kością jest super, ale nie mamy niestety energii na to, znaczy pieniędzy. Nunchako, za każdy zagrany 10 atak zyskaj energię, to też jest fajne. Goffrey Oddly, podnoszę maksymalną liczbę PZ o 7 i przywracają utracone PZ. To jest super przy podniesieniu, ale mamy dużo zdrowia. Władca rzeczywistości, kiedykolwiek stworzysz kartę podczas walki, ulepsz ją. Ja rzadko kiedy tworzę karty, praktycznie nigdy. Wtasuj rozeznanie, no to rozeznanie jedynie byśmy ulepszali. Bo jak na razie nic innego nie tworzymy. Nie wiem, jak dużo jest możliwości na tworzenie, nie? Zyskaj 5 punktów mantry. Ciekawe. Wyciszenie. Zachowanie. Przyjmij postawę spokoju. Wykluczenie. Nie wiem, wezmę to ubóstwienie. Jak będzie dobra tura, czy nie, to słabe się wydaje. Piaski czasu. 4 energii? Co? Zajdę 20 punktów obrażeń. Po zachowaniu zmniejsz koszt o 1 na czas tej walki. O, to jest spoko, ale to jest atak. Ja nie chcę ataku. Ojejcie, ale same słabe rzeczy. Nunchako wezmę, to mi pozwoli dużo rzeczy robić. I czy chcę coś usunąć? Jakąś kartę? Zwykły atak może? Albo zwykły blok? Bo bloki też są takie dosyć rzadko używane przeze mnie i są słabe. Ja bym blok zwykły jeden usunął. No i lecimy dalej. Przeciwnik czy coś losowego? Przeciwnik, obozowisko z odespaniem i walka z bossem. Łatwi raczej przeciwnicy. O Jezu, wszyscy biją naraz, serio? Ale nie fart. No to tak, co możemy zrobić? Postawa czujności by się przydała. Mógłbym to zrobić i zabić jednego z nich, ale też tak średnio to się wydaje. Nie no, użyjemy czujności. No i zaczniemy któregoś tam tłuc i tyle. No i od razu to mu zadaję obrażenie. Aha! Piętno zostaje jakby. Jest non stop nakładane. Ej, to jest kozackie. To bardzo się cieszę, że to wziąłem. I tak, czy my cię dobijemy? Skulenie, po przyjęciu obrażeń do ataku. Tak, no ja cię mogę dobić już tym uderzeniem. Super. Jeszcze mniej obrażeń stracone, ekstra. Ono, powiem wam, że to piętno teraz jest ciekawe. Bo się nakłada co turę tak naprawdę. Za ciosem, super energii, jeszcze dostaniemy jeden. Ten się skuli. Czy my cię zabijemy? Nie, nie zabijemy cię, więc najbardziej się opłaca zrobić tak. Zrobić... nie tak. I się obronić po prostu. I w kolejnej turze już raczej obu zabijemy. Chociaż, no, 9 punktów zdrowia może być problem. Zastanawiam się strasznie z tą mantrą, no rzeczywiście. Czy to zostaje nam tylko na walkę, czy co? Dobra, erupcja, ciebie zabijamy i ciebie zabijamy. Błogosławieństwo kuźni, ulepsz wszystkie karty w swoje ręce do końca walki. Wow, dobre. Pusta pień, zadaj 9 punktów obrażeń, opuść swoją postawę. Jeżeli jesteś w postawie spokoju, dobierz 3 karty, w przeciwnym wypadku przyjmij postawę spokoju. Ciekawe. 3 karty do dobrania, albo po prostu postawa spokoju do zarzucenia i potem do zmienienia na szybko na przykład. To nie jest atak. Ja nie chcę brać ataków. Ja chcę jeszcze mieć więcej tych kart, które, wiecie,
nam zadają te 30 punktów obrażeń. I one są najlepsze, gdy nie mamy tych kart ataku. Master Slam. Dosyć silny przeciwnik, ale raczej damy radę. Lecimy erupcja i lecimy energię, sobie zwiększamy. Postawę spokoju czy chcę przyjąć? Chyba nie. Nie, w kolejnej turze najwyżej ją sobie zmienimy i tyle. Troszkę szlamów dostaliśmy. Nie będzie nadal nic robił, okej, więc ciągle możemy go atakować. Bardzo fajnie. Lecimy z uderzeniami, lecimy z modlitwą. 3 punkty mantry. W ogóle to jest ciekawe, że jak będziemy mieli mantrę i postawę gniewu, to nasze karty zdają 6-krotność obrażeń. Tak rozumiem to. Przyjmij postawę spokoju, zakończ swoją turę. No postawa spokoju na kolejną turę może by już mogłaby się przydać. I weźmiemy ze sobą co? Kolejną modlitwę. To jest rzeczywiście przeciwnik, z którym długo będziemy walczyć, więc... Ojejciu, 35 wyobrażeń. Czy zbijemy mu 11 zdrowia? Zbijemy. Czyli on się już podzieli. Gdy bierzemy jeszcze dwie karty... Puste ciało. Moglibyśmy opuścić swoją postawę i to by było bardzo na plus, bo byśmy mieli więcej energii tak naprawdę dzięki temu. I teraz możemy zagrać uderzenie, punkty nacisku, popisowy numer, nie będziemy mieli żadnych kart ataku. Spoko. Jeszcze piętno na niego nałożymy. No i jeszcze zagramy kolejną... A nie, nie zagramy kolejnej modlitwy. Znaczy możemy. Zagrajmy kolejną modlitwę. No, chciałbym ogarnąć, jak to działa po prostu. No wiesz, dwie karty. Wykluczenie. Sobie tą kartę dodaliśmy do talii. No i mamy podział Master Slama. Nie jest jakimś mega silnym przeciwnikiem, tak mi się wydaje, jak na razie przynajmniej. No nie będziemy niestety mogli zagrać erupcji popisowego numeru naraz, a szkoda. No nie mamy za dużo tutaj opcji, jedynie erupcja i lecimy z obrażeniami. Mamy tyle kart, żeby przejść na inną... postawę, że raczej się tej postawy gniewu nie boję. Naprawdę nieźle idzie, no bo nieważne jakie on nam obrażenia zada, to i tak... O Jezu, ataki mniej obrażeń zadają, no to nie fajnie. O Jezu, ile ty zadajesz obrażeń? A, bo mamy podwójne obrażenia, dobra, nieważne. Wybierzmy 3 karty, chcę wyjść z tej postawy, halo, gro. A, nie byliśmy w postawie spokoju. A, jesteśmy teraz, tak? Dobrze, nie zadają podwójnych obrażeń, bardzo dobrze. Trochę złej kolejności, ale niech będzie. O, przepraszam, to mój telefon. Zagrajmy kolejną modlitwę i zagrajmy obronę. Niech będzie tak. Trochę obrażeń otrzymamy, ale no to jest ostatnia walka na piętrze, na akcie, więc... Te obrażenia nie są zbyt ważne tak naprawdę w tym momencie. Rozeznanie. Chciałbym postawę gniewu bardzo dostać. Kurde, nie ma. No nic, medytację sobie walniemy i... Będzie git. Lecimy uderzenie, lecimy za ciosem, lecimy obronę i medytacja. I tak jak mówiłem, weźmiemy ze sobą erupcję. Albo modlitwę? Kolejne 3 punkty mantry. Tylko nie wiadomo, co dostaniemy. Zaraz, sprawdźmy, jakie karty dostaniemy. Bo nie mogę zobaczyć na mojej talii, nie rozumiem. Wybierz karty do umieszczenia w swojej ręce. Zaraz, ja chcę zobaczyć, jakie karty tu mamy. Ale nie, fart. Dajcie mi spojrzeć. Ale głupota. Jak będziemy mieli modlitwę, to już będziemy mieli tę postawę boskości. Tylko na początku następnej tury stracimy tę postawę, więc troszkę słabo. Ojejciu. I co ja chciałem w ogóle zrobić? Zostawiamy tutaj kartę. weźmiemy... A nie, będzie ta modlitwa. Zostanie z nami. Właśnie zastanawiam, czy ona zostanie z nami kolejną turę też. Jeżeli zostanie kolejną turę, to jest super. Dużo kart ataku mamy? No, nie mamy nic kart ataku oprócz erupcji, więc bardzo słabo jest. Co myśmy zadali? 6 razy 3, 18 punktów obrażeń, tym i tyle tak naprawdę, troszkę słabo. Więc ja raczej polecę... Ale 2 energii dostaniemy.
może i się opłaca. Tak. Po przyjęciu tej postawy zyskaj to kartę ataku, zadaję potrójne obrażenia. Opuść tę postawę na początku kolejnej tury. Aha, to też jest postawa! Ale głupota. No cóż, no niech będzie. Czyli tak, rozumiem, że teraz jak czujnie zarzucę, to stracę tę postawę. Czyli nie mogę sześciokrotności obrażeń zadawać. Okej, to by miało... Miałoby to sens. Liźnięcie, ciągle mniejsze obrażenia zajemy, to jest strasznie denerwujące. On się dzieli, więc to jest akurat bardzo spoko. Możemy zagrać puste ciało, wyjść z tej postawy i ogólnie mieć dużo strasznie energii, ale nadal no nie zadamy mu tyle obrażeń, żeby cokolwiek ciekawego zrobić. Więc lecimy. Medytacja i tyle. Erupcję kolejną, żeby zabić już go w kolejnej turze prawdopodobnie. Najbardziej opłacałoby się zostawić. No i super, już go dobijamy. A nie, nie, nie. Nie mam energii. A no tak. No to słabo. No cóż, no nie mogę nic. A nie, co, zaraz, co się stało? Co się stało? Czemu mam dwa energii nagle? A, bo wyszedłem z postawy. Boże, nie ogarnę jeszcze tej postaci. Rzeczywiście, ogarnąć ją to będzie bardzo dużo czasu. Wróżka w butelce. Po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń przywraca 30% twoich maksymalnych PZ i zostaje usunięta. Super. Władza rzeczywistości. To jest beznadziejne jak na razie. No bo rzadko kiedy tworzymy kartę. Na razie jedynie z tą mantrą. Dobieraj kartę aż do zapełnienia ręki. O, ciekawe. Gdy karta zostaje zachowana, obniż jej koszt o 1 na czas tej walki. No czas tej walki? To jest super. Często zachowujemy karty. Aksamitne obrażenie. Zyskaj energię na początku każdej tury. Nie możesz zagrać więcej niż 6 kart na turę. Rzadko kiedy zagrywam 6 kart. Niuczasz kart z końcem tury. To jest też dobre na tę postać, mi się wydaje. Podwój efektywność swoich mikstur. To jest super. To nie odrzucanie kart. Musielibyśmy wtedy naprawdę uważać, jakie karty bierzemy. I musielibyśmy mieć mało kart w ogóle na ręce. I ta karta byłaby praktycznie nieużyteczna. Podpisowy numer. Zawsze byśmy mieli jakąś kartę ataku na ręce. Nie, ja nie biorę drugi raz tej piramidy. Wezmę świętą korę i podwojony efekt mikstur. To jest fajna rzecz. 10 punktów siły, 60% maksymalnych PZ zostanie zwrócone przy śmierci. Dużo jest ogólnie dobrych mikstur, a mamy aż 5 slotów na te mikstury, więc to się może przydać. Elitarny potworek tutaj jest, po drodze byłby sklep i bardzo dużo przeciwników. Nie lubię przeciwników, bo dodają karty do talii. A ja nie lubię mieć dużo kart w talii mimo wszystko. No ale i tak idziemy, bo lepiej powalczyć z bossem jak nie. No Jezu, nienawidzę tego przeciwnika, jest naprawdę silny. No i tak, co tu możemy zrobić? Popisowy numer możemy zagrać. No i troszkę mu zdrowia już zbiliśmy. Mimo wszystko nadal go będzie miał niestety bardzo dużo. No 25, kogoś tutaj porąbało. A, cię kręcę. Dobra, za ciosem lecimy oczywiście. Punkty nacisku się mogą przydać. Tych punktów nacisku wypadałoby mieć więcej. Modlitwa nie ma co, bo nie będziemy w tę postawę boskości wchodzić. Na pewno nie. Kruchość, mniej punktów bloku mamy. Jezu, 20 punktów obrażeń zadajesz, czy cię porąbało? No porąbało go. Zyskaj 6 punktów bloku, co to jest w ogóle, to jest nic. Postawa spokojnie, niech będzie. Wychodzimy z niej. I teraz tak, czy ja chcę użyć sterydów, żeby go zabić? Nie, nawet wtedy go nie zabiję, więc na pewno nie używam sterydów. Ale beznadziejny przeciwnik. Ja bym tak, raz go uderzył, rzucił medytację i wziął ze sobą punkty nacisku, bo one zadają 16 punktów obrażeń teraz, jeżeli dobrze rozumiem. A popisowy numer nie wiadomo, czy będziemy w stanie zagrać. A nie, on ma hard, neguje efekty. O tak. Głupota. Erupcja, uderzenie, czujność. Na wszystko nas będzie stać, więc zagrajmy to w ten sposób. Podwójne obrażenia i teraz czujność. O Jezu, ile on zadaje obrażeń? Ile on zadaje obrażeń? To jest nienormalny przeciwnik. A, bo dobra, zada 10, nieważne. Okej, okay. Wsio. 4 punkty obrażeń, nie tak dużo. Byle on teraz sobie nie dał 20 jakichś punktów.
Strażny jest ten przeciwnik. Sferyczny strażnik jest naprawdę jednym z najsilniejszych przeciwników takich zwykłych w drugim akcie, który może się trafić. Tak mi się wydaje, ja mam takie odczucie. Jedynie silny jest na niego ten robot, który zadaje... Boże, znowu mu nic nie zrobię. A nie, zrobię mu, okej. Ten robot, który ma kartę, która zbija cały pancerz zanim zada obrażenia. On jest świetny na niego. Ambrozja, przyjmij postawę boskości, super! Trzecie oko, ulepszone. Zyskaj 9 punktów bloku, prognozuj 5. Podejrzyj X kart ze stosu rozgrywającego, każdą z nich możesz odrzucić. Ale fajne! A to przyjmij postawę gniewu, po prostu, i się wyklucza. Średnie. To jest super, to trzecie oko. O nie, kolejny, najgorszy pancerzy. Tak, ja nienawidzę tych przeciwników z pancerzem. O, masakra. No, ze spokoju, możemy sobie zarzucić postawę spokoju. Może się przydać, no. Ja bym zagrał tak, tak. I uderzenie nic mu nie zrobimy. Więc modlitwa i lecimy. Trzeba go będzie zabić w jakiejś jednej turze, naprawdę, bo nie wiem jak inaczej to zrobić. Jakąś tam postawę gniewu, to uderzenie, co zadaje 60 punktów obrażeń wtedy i tyle. Za ciosem nawet nie możemy zagrać, znaczy możemy, ale... Nie fajnie byłoby wchodzić w postawę gniewu, bo nie mamy jak z niej wyjść. Znaczy mamy, medytacją, okej, przyjmij postawę spokoju, wszystko się zgadza. Dwa punkty energii, dodatkowy punkt energii. Punkt nacisku, no niestety, mimo że to jest umiejętność, która zadaje obrażenia, nie zyskuje zwiększonych obrażeń z postawy gniewu, to też jest minus tego. No i gramy wszystko i medytacją możemy sobie dodać erupcję chyba. W kolejnej turze rzeczywiście, jak będziemy mieli możliwość, to będziemy go mogli zabić już. A mamy postawę spokoju, więc tej energii naprawdę będziemy mieli dużo. I jest popisowy numer, ile mamy kart ataku? Raz, dwa, trzy. Super, Baba Jaga patrzy, zabijamy go. lecimy. Tak. Tak. I popisowy numer, ekstra. Bardzo fajnie to wyszło. Mikstura mocy. Wybierz jedną z trzech kart mocy, daj jej dwie kopie do ręki i kosztują zero. Kozacka naprawdę mikstura. Nic przeznaczenia plus. Zadaj 9 punktów obrażeń, prognozuj 3. Dobierz jedną kartę. Nic ciekawego. Znaczy jest okej, ale nie chcę tych kart ataku. Chociaż ta karta na opuszczenie postawy też nie jest zła. No i to prognozowanie też jest... Okej, niby. Dobra, weźmiemy ten nic przeznaczenia jednak. Od razu dobieramy kartę tak naprawdę chyba, którą wiemy, jeżeli dobrze rozumiem, że w tej kolejności te karty będą przychodziły. Ja cię kręcę. Ale beznadziejni przeciwnicy. No, ale naprawdę jest strasznie jak na razie. Cóż tu możemy zrobić? Nic przeznaczenia możemy zrobić. I dobrać sobie jakąś kartę. Nie chcę za bardzo jego tutaj zabijać, bo on na nam dwa punkty wrażliwości założył i on nas będzie bił mocniej. Najlepiej byłoby pancerzyta na początku zabić, ale też nie ma co go bić. Wybierz dowolną liczbę kart do odrzucenia. Okej, co odrzucamy? Bloki? Wszystkie te karty są słabe. Najgorsze jest to, że nie mogę podejrzeć tej talii, zanim zrobię ten ruch jakby. Muszę patrzeć tutaj, jakie karty mam w ręce, jakie mam odrzucone. To jest bez sensu. Ja bym odrzucił wszystko. No ale dobra, odrzucimy obronę jak na razie. A, i dobieramy jedną kartę. To odrzucamy wszystko. Punkty nacisku, spoko. Punkty nacisku są ok. Ja już tutaj na niego zagramy. No i medytacja. Bardzo dużo obrażeń otrzymamy, niestety. Na razie nie będę tych mikstur używał, one są tak cudowne. Ja chciałbym je użyć na walce z bossem, a wątpię, żebyśmy mieli jakieś dużo jeszcze mikstur po drodze. Więc może wypadałoby którejś użyć. No, ale już za późno. Lecimy medytacja. Przywracamy sobie punkty nacisku i będziemy go tłuc z tymi punktami nacisku. Teraz nawet jak otrzymam dużo obrażeń, to z pomocą mikstur wolę teraz otrzymać trochę obrażeń, a nic nie otrzymać na walce z bossem, którego już wytłukę. To ugruntowanie, kurde, jednak wcale nie jest takie dobre. Czy możemy cię zabić? Nie, nie możemy cię zabić. Ile my cię zdamy? 16 plus 9. No nie za dużo, szczerze mówiąc. Ale coś tam i tak ci zawsze zrobimy.
I możemy zagrać znowu czujność. 8 punktów bloku. Całkiem nieźle. Mam za mało energii. Mam dużo fajnych kart, które chciałbym grać, ale mam za mało energii. Albo je wypada ulepszyć, albo rzeczywiście... No nie wiem, co z tym tak naprawdę zrobić. Gramy dalej. Albo te karty właśnie ulepszyć, żebyśmy mieli więcej kart, które są tanie, albo muszę patrzeć teraz na jakieś karty, które nam dokładają energię, jak na przykład to za ciosem. To jest naprawdę bardzo fajne. Ile mam energii? 3, 5, 6 tak naprawdę. Mam raz, 2, 3, 4, 5. To ja bym zagrał tak. A za spokoju. Nic ciekawego. Ale możemy opuścić te... Jezu, jak to się nazywa? Stance. Ciągle nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Postawa. Muszę zapamiętać. No i lecimy. Tego pancerzyta głupiego. Jest naprawdę strasznie silnym przeciwnikiem. I żałuję, że tych kart wcześniej nie użyłem, ale no już... Trudno. O tyle dobrze, że rzeczywiście nic nam nie robią, ale jeżeli... No właśnie, ten grzybozwierz będzie ciągle sobie zwiększał siłę. Trzeba na to uważać. Mój telefon znowu, nie wiem, co on tak odwala. Co to możemy zrobić? Popisowy numer. Czujność, erupcja. Nie stać nas, żeby to zagrać. Kurde. Szkoda. Chyba, że zagramy erupcję, uderzenie. Też nas nie stać na to. Kurde, no za mało energii. No ciągle za mało energii. Ale nie fart. No to co? Zostaje nam się tutaj tak naprawdę tylko bronić. Co chcemy mieć kolejne? Punkty nacisku jak najbardziej. Obrony zwykłej nie chcę. Nic przeznaczenia może być. Medytacji też nie chcę. No i bronimy się, tak jak mówiłem. No niestety, nic nie zostało innego do roboty. Słaba, strasznie, nie wiem. Trudna jest ta postać, masakra. Ile tu trzeba myśleć, żeby coś dobrze zrobić, naprawdę. Jezu, ten przeciwnik no, wykończy mnie. Na pewno punkty nacisku na niego lecimy. Nie mamy sobie jak zdjąć tej fazy. O Jezu, to omija blok. Teraz dopiero zauważyłem. Ciekawe. No ale kolejny raz czujność muszę zagrać. Chociaż trochę bloku, przy nim je zatłuką. Już nie będę tych miksur na sam koniec walki używał, ale no serio, żałuję, że ich nie użyłem wcześniej. Strasznie dużo obrażeń otrzymam. Ja zaraz padnę tutaj, jak nic nie zrobię. Ajejciu. Zabijmy go już, no. Karty do odrzucenia. Jeszcze jedną weźmiemy ze sobą. Jeżeli dobrze rozumiem, to weźmiemy. Opuścimy swoją postawę, więc to jest bardzo dobre akurat. Odrzucę medytację i tyle. Tak, dostajemy puste ciało. No to akurat dobrze wyjdzie, że to w takiej kolejności działa. I możemy zagrać wszystko tak naprawdę. No wszystko, co chciałbym ja zagrać, bo to ugruntowanie naprawdę jest jak na razie słabe. Rzadko kiedy jednak zachowujemy te karty. Ale naprawdę postać jest strasznie trudna. Fajna jest, podoba mi się i sądzę, żeby mi się nią bardzo dobrze grało samemu, ale grać nią i komentować i myśleć ciągle o tym, no to nie jest łatwa rzecz. Dobra, ja zadam mu obrażeń. 9 plus 14, czyli to jest 23 plus 12, to jest 25, 35 punktów obrażeń. On ma zdrowia 34, czyli powinien umrzeć. A jak źle obliczyłem, to będę głupi. Dobra, umarł. Bardzo dobrze. No, poszło źle, ale mogło być jeszcze chyba gorzej. Za ciosem kolejne, to jest fajna karta, strasznie. Wieniec pomieni. Twoja następna karta ataku zada 5 dodatkowych obrażeń. Co? Beznadzieja. Lawina ciosów. Zadaję 4 punkty obrażeń. Przy zmianie postawy przywróć te karty ze stosu kart odrzuconych do ręki. No nie zmieniamy chyba aż tak często tej postawy, ale to nic nie kosztuje, więc jest okej. Okay. To jest atak za 0, więc... Chociaż za ciosem też jest tak naprawdę atakiem za 0. Jest jeszcze ulepszony i więcej zadaje.
raczej to częściej będzie używane. No i teraz tak. Sklep, przeciwnik, boss, odpoczynek. Jak woda. Na koniec swojej tury, jeżeli jesteś w postawie spokoju, zyskaj 5 bloku. Często jesteśmy w postawie spokoju. Metamorfoza. Dodaj 3 karty ataku do stosu rozgrywającego na czas potyczki. Karty są losowe, kosztują 0. Nie chcę więcej kart ataku. No już 2 punkty słabości. Za 0 po prostu. O, to jest ciekawa karta. Prognozu 1. Zyskaj 2 punkty bloku, zadaj 3 punkty obrażeń. To oszacowanie też jest ok. Blok i więcej kart dobieramy. Ale nic mi się jakoś specjalnie nie podoba. Każdą walkę z elitarnym przeciwnikiem rozpocznij z 2 punktami siły. No to jest chyba już lepsze. Żadna z tych kart mi się nie podoba, jakoś nie są specjalnie dobre. Więc wezmę po prostu tą procę odwagi i lecimy na walkę z bossem. A, jeszcze tutaj jeden przeciwnik po drodze. Niefajny, bo niefajny, ale no, już chyba damy radę. Staram się na razie też nie używać tych mikstur. No mówię, z tymi miksturami to raczej bossa rozwalę bez problemów. Dużo tu możemy obrażeń zadać, byśmy zadali potrójne obrażenia z tą postawą boskości na starcie. To by było ile obrażeń? 11, czyli 33 plus 18 plus 18. Czyli 36 plus 33. Byśmy mogli ciebie zabić naraz, a to by było bardzo dobre. No, zagram tę postawę boskości. Z bossem będę walczył dłużej, w nim będę miał więcej możliwości, żeby go zabić jakąś właśnie taką postawą boskości. Zabijmy ciebie. Super, 33. Idealnie się nawet te obrażenia rozłożyły. Więc bardzo mi się to spodobało akurat. A za spokoju zmieniamy sobie postawę. Kolejny blok, żeby mniej obrażeń otrzymać. No i tak naprawdę wszystko. Spoko to poszło. 3 punkty obrażeń to niedużo. On, no niestety, trochę będzie zadawał. My na pewno nie wchodzimy w erupcję, bo to nam za dużo zada obrażeń. Nie mam jak się obronić przed naprawdę dużą ilością obrażeń. Powiem wam, że słabo. No cóż no. Bijemy go i mam nadzieję, że w kolejnej turze go dobiję już. Bo naprawdę sporo zada teraz obrażeń. Trzynaście punktów zdrowia, a przed nami walka z bossem. Ja się kręcę. Tak, popisowy numer tu mamy. To jest jedyny atak? Nie, tu mamy jeszcze atak. Prognozuj 3, okej, okay, może być. No i punkty nacisku i możemy go już dobić. A nie, do odrzucenia, to odrzucamy to i to. Punkt nacisku oczywiście zostawiamy i dobieramy. Tu 30 punktów obrażeń i punkty nacisku. I umiera. Kolejna karta, ta ochrona jakoś mi się naprawdę nie podoba. Konsekracja jest za 0, więc to jest jedyny plus tego. Nie wiem, jakoś mam za mało możliwości dobierania kart. Więcej tych modlitw by się przydało, albo te rozeznania za darmo jakieś do zgarnięcia. Wszystkie te karty są słabe. Nie chcę niczego stąd. To zachowanie tutaj z blokiem. Może. Nie, nic nie biorę. Słabe te karty jak barszcz. O nie, najgorszy, bo nie, jak ja go nienawidzę, księga sztychów. No, bez bloku ten przeciwnik jest straszny. Mikstury mocy, lecimy. Za zero dobieramy sobie te moce. Na początku swojej tury zyskaj energię i zwiększ ten zysk o 1. Nie rozumiem, jak to zwiększ ten zysk o 1. Za każdym razem chyba, jak dostajemy energię. Super. Oczywiście, że bierzemy to. Ho, ho, ale kozak. Tylko teraz nie umrzeć. Czy to ulepszamy? No raczej nie. Wróżka w butelce mnie ochroni tutaj przed śmiercią, ale i tak jeszcze przeżyjemy tutaj. Lecimy trzecie oko. Spoko karty. Ja bym odrzucił to. Odrzucił to i liczył, że tu jeszcze będzie ta postawa, co nam zwiększa obrażenia. To by było kozackie. Popisowy numer za ciosem, to dobrze ze sobą współgra. No, postaram się jak najwięcej zadać mu obrażeń w kolejnej turze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz tak.
Zagramy blok. I zagramy jedno uderzenie. Żeby mieć energię w kolejnej turze z tego ataku, który zadaje obrażenia i nam zwiększa energię. I tej energii on zwiększy, jeżeli dobrze rozumiem, dużo. Czy tak to nie działa? O, erupcja jest. Ale obrażeń mu zadamy. Tylko, że ja sam otrzymam strasznie dużo. 3 razy 6, no i tak umieram. A nie mam jak się uleczyć. Może jak ulepszę wszystkie karty i zwiększę sobie siłę, to go zabiję? Nie wiem, ale spróbuję. 42 punkty obrażeń. To będzie 80 coś, to nadal będzie za mało chyba. No z 10 punktami siły raczej już sobie damy radę. Dobra, postawa gniewu, lecimy. Lecimy za ciosem. Uderzenie. I popisowy numer, 104 punkty obrażeń. Super. W jednej turze zabity praktycznie boss. Pantograf. Na początku walki z bossem przywrócił 25 punktów zdrowia, ale to jest świetne. Mikstura zręczności jest super. No i ten Ragnarok mi się w ogóle nie podoba. Piaski czasu z plusem. Zachowanie za 26 punktów obrażeń. Po zachowaniu zmniejsz koszt o 1 na czas tej walki. Całej walki. To będzie beznadziejne, gdy od razu się trafi z tym popisowym numerem, ale jak na samym początku gry to dostaniemy, to będzie naprawdę niezłe. Poza tym to mogę odrzucić, jak prognozuję. Nie wiem. No zostawmy, weźmy sobie tę kartę, bo to jest jedyne coś ciekawego tak naprawdę. To co? Obozowisko i kolejny boss. Bardzo dużo się wyleczymy. Jak mi się wydaje, że to jest najlepsza teraz opcja. Jak mi nie wyjdzie, to mogę się zawsze uleczyć. Ale nic nie ulepszamy. To mi trochę boli, bo za mało zdrowia mamy ogólnie. Ale co? Lecimy na bossa. Czemu się nie uleczyliśmy? Aha, bo... O nie, najgorzej! To jest boss! A to beznadzieja, myślałem, że to jest też boss, a to jest tylko elitarny przeciwnik. Ole koszono... Słabo. Dobra, to zróbmy może tak, że zabijemy tych ziomali i... Tyle. No i chyba wsio. Czy to trzecie oko? 9 punktów bloku? No to by było sporo. Możemy zagrać ten cud już teraz. Co tutaj mamy? Za ciosem jest super, zostawiamy, puste ciało jest spoko, obrona nie za bardzo. On chyba nie będzie atakował w kolejnej turze, więc ja bym wszystkie karty, które nie zadają obrażeń, odrzucił. Puste ciało też tak naprawdę możemy odrzucić. On w kolejnej turze na pewno nie będzie atakował. Tak mi się wydaje, bo nie ma ziomali, on pewnie będzie ich chciał przywołać. Tak jest, przywołuje ziomali, nic nie robi, ale i tak nie mamy zbyt dobrych kart tutaj, ale no niech będzie. Uderzenie, za ciosem. No i zmieniamy sobie naszą postawę i jest bardzo fajnie. Do mnie, moja desko. Erupcja, Jezu, jak ta karta jest świetna z tym uderzeniem za 30. Bez tego taka jest, nie za bardzo. Co możemy zrobić? Możemy dużo zrobić. No, super. Jego zabijemy, jeszcze wejdziemy w inną postawę i nic nam złego się nie stanie. Tylko zastanawiam się, czy chcę wchodzić w inną postawę, czy użyć medytacji i na przykład przywrócić sobie popisowy numer. Bo co my tutaj mamy? Piaski czasu, no właśnie, no to jednak nie opłaca się tego przywracać, bo piaski czasu nam zepsują całego kombosa. Chyba, że przywrócimy sobie coś innego, jakieś po prostu inne uderzenie, na przykład za ciosem. Ja też mu dużo nie zadam obrażeń, więc... nie wiem sam. Nie zmieniam tej formy, bo mi się wydaje, że on nie będzie atakował znowu, bo nie ma ziomali po prostu. Więc będzie raczej ich przywoływał, więc użyjmy medytacji, przywróćmy sobie to za ciosem, bo to jest najwięcej zadające obrażenia. Jakaś najwięcej zadająca obrażeń karta. Do boju, zwiększył sobie siłę. I znowu ich przywołuje, tak jest. No i popisowy numer się trafi teraz, ale nie fart. Te piaski czasu nam tutaj bardzo zepsuły. No ale już mówi się trudno. Lecimy nić przeznaczenia. Możemy sobie teraz znowu coś sprognozować. Co chciałbym dostać tutaj?
Ile mam energii? 2. Czyli zagramy to raz. I jeszcze jedno uderzenie moglibyśmy zagrać. A nie, bo tu mamy punkt nacisku, więc... Nic nie odrzucam? Odrzucę medytację. No i lecimy. Kolejne uderzenie. Możemy zagrać popisowy numer? A nie, bo to, dobra, nieważne. Piaski czasu, ciągle o tym zapominam. Piętno nakładamy i nic nie robimy dalej. Naprawdę nieźle idzie. Czemu wy macie gniew? A, po otrzymaniu obrażeń od kart ataku zyskuje jeden punkt siły. No to wypadałoby go zabić od razu. Piaski czasu mogłyby go zabić, ale nie wiem, czy to mi się opłaca. Chyba lepiej to po prostu zatrzymać na później. A w tej turze na przykład się bronić. On im zwiększy siłę, ale tak naprawdę dużo nic nie zrobi. W kolejnej turze niestety będzie atakował i to jest już większy problem. Ja bym zabił chociaż jednego z tych ziomali. Tego, co więcej zadaje obrażeń. O, my mamy więcej energii. Zapomniałem o tym zaciosem. Ciągle zapominam o tej karcie. I cóż możemy zrobić? Jego uderzyć, już się na nim skupić. Jak go zabijemy, to w końcu przecież... co chciałem powiedzieć? Jak go zabijemy, to oni też uciekną, więc... Jak się teraz trafią dobre karty i będziemy mieli podwójne obrażenia na tym, to będzie super. To się zwiększy, zmniejszy znowu koszt. Ale się nie trafiły dobre karty. To jest dobre, bo to się zachowuje cały czas. Dwa razy szybciej by się zachowywało, więc to ugruntowanie z tym rzeczywiście jest nawet niezłe. On znowu będzie kogoś przywoływał? Serio? Ja cię kręcę. Dobra, no ja zrobię może tak. Nie będę go nawet bił. Mam go gdzieś kompletnie. On prawie nic nam nie zrobi. Zagramy czujność i w kolejnej turze mamy erupcję, więc już go zabijemy. Luzik, arbuzik. I tak jak mówiłem, piaski czasu już podwójnie teraz się ogarniają. Oni nic nie zrobią, bo w tej turze zabijamy tego ich bossa śmiesznego. Więc lecimy erupcja. No i proszę bardzo. Wszyscy w nogi. I uciekają. Mam chyba za mało kart do tej mantry, bo tej mantry nic nie ogarniam w ogóle. Cenna lekcja. Zadaj 10 punktów obrażeń. Po uśmierceniu przeciwnika ulepsz losową kartę w swojej talii. Ale dobre, ale dobre. Tylko, że to jest wykluczenie, więc ja to mogę użyć tylko raz na grę, a mam te kurde... mimo wszystko wezmę. Jeżeli pójdziemy do trzeciego aktu, no to to będzie opłacalne. Zakonserwowany owad, elitarni przeciwnicy mają 25% mniej PZ. Super. Świetny artefakt. Podchodzi do ciebie mężczyzna z przelaską nauki i demonicznym uśmiechem. Witaj nieznajomy, masz ochotę na odrobinkę zaawansowanej nauki, mogę uczynić cię silniejszym niż trening czy dowolne błogosławieństwo. Na pewno ci się przyda w twojej bohaterskiej i samobójczej misji. Trzymaj Jax, utrać 3 PZ, zyskaj 2 punkty siły. Zostań obiektem testowym, podmień dwie karty, wypnij mutanta. Wypij mutagen, o Jezu, wypnij mutanta, co to w ogóle... Wypij mutagen, otrzymał unikalny artefakt. Każdą walkę rozpocznij 3 punktami siły, na końcu pierwszej tury utrać 3 punkty siły. Spoko, no chyba najlepsza rzecz z tych wszystkich, bo nie ma żadnego minusa, a to mi podmieni jeszcze jakieś dobre karty i będzie słabo. No. Cudownie, dobrze. Ręce nam drżą, nic strasznego. Wow, silni przeciwnicy. Silni. Lecimy ugruntowanie. Popisowy numer mogę walnąć tutaj. Komuś naprawdę bardzo dużo obrażeń zadać od razu. Najlepiej byłoby jeszcze ugruntowanie w tej turze zagrać. No i będziemy to mogli zrobić z cudem. Tylko nie wiem, czy cud opłaca na tą turę zmarnować, ale już niech będzie. Popisowy numer to jest jedyna karta ataku. Jeden punkt zdrowia mu zostaje, no co za niefart. No dobra, już go dobijemy raczej bez problemu. Nie lubię z nimi walczyć, bo im dłużej walka z nimi trwa, tym oni są silniejsi, a ja lubię takie właśnie długie pojedynki. No i tak, co teraz robimy?
No to najmniej zadaje, więc niech będzie, już go dobijemy. Niż przeznaczenia, no wypadałoby coś dobrać. Cenna lekcja, moglibyśmy kogoś tutaj zaraz dobić. Tylko że ta karta niestety z nami nie zostanie, więc nikogo teraz nie dobijemy. No to możemy ją odrzucić. Uderzenie zostawmy może? No, uderzenie zostawimy. Czy wolę się blokować może? Chyba wolę się blokować. Prognozuj 5. Punkty nacisku są strasznie słabe. Jakby były z dwie takie karty, to one byłyby milion razy lepsze. Tak. Co ja chcę mieć za kartę w ogóle w ręce? No nic ciekawego tu nie ma. Chcę jak najszybciej przerzucić te karty, żeby dostać to, co mi ulepsza losową kartę w talii. Więc przerzucę wszystkie tak naprawdę. Bo nic tu nie ma ciekawego. I zobaczymy, co dostaniemy w kolejnej turze. Koniec tury. Piaski czasu nam się teraz będą zmniejszały cały czas. O 2 punkty energii, więc bardzo spoko. No jest troszkę słabo, bo nie mogę użyć erupcji naraz z piaskami czasu. Zagramy czujność i no będziemy dalej bili. No nic innego za bardzo zrobić nie mogę niestety. Podwójne uderzenie, kurde. Może patrz na ten unczaka, bym mógł to zagrać. Tylko i tak oni mi nam zadali 18 punktów zdrowia, więc się i tak by nie opłacało raczej. Dobra, bijemy ich dalej. Koniec tury. Mam nadzieję, że teraz dostaniemy tę kartę, co nam ulepsza inną, bo piaski czasu plus ta karta chyba już zabiją tego ziomka. Nie ma nadal tego. Nie fajnie, ale za to zabijamy ich i tak chyba. Ile będziemy mieli energii? 3 nam wystarczy, super. A więc... Ciebie zabijamy. I ciebie też zabijamy. No nie udało się nic ulepszyć, ale nawet spoko poszła ta walka. Puste ciało z plusem. Opuść swoją postawę. No chyba to wezmę. Idziemy spać przed bossem znowu i lecimy na elitarnego przeciwnika. W razie czego zawsze mamy tą wróżkę w butelce, więc w najgorszym wypadku się wskrzesimy. Ale oni są chyba nawet spoko i mają teraz zmniejszone zdrowie, więc w ogóle luzik. Oj, ile tu jest rzeczy. Cennej lekcji. Czy będę mógł to zagrać? 30 punktów obrażeń zada, ale oni mi strasznie dużo obrażeń zadadzą, jeżeli erupcji użyję. To tak nie za bardzo mi się to widzi. Szkoda. No nic tu tak naprawdę nie zagram. Trzecie oko jedynie, żeby mniej obrażeń otrzymać. W kolejnej turze, co bym chciał? Ugruntowanie i obronę razy 2? No, może być. Może być. I bijemy, no bo nic innego tak naprawdę nie mamy do zrobienia. Zbijmy najpierw tych zwykłych, bo oni nie uciekają, jeżeli tego ziomala zbijemy. Nie ma co bić tylko jego. O Jezu, osłabienie, no to jest akurat beznadziejne. Nie wiem, ta postać mi się wydaje taka ogólnie bardzo słaba i tylko w jednej turze ona się odpala i nagle jest dobra. Ale beznadziejne karty. Nawet cię nie dobijemy teraz, ale nie fart. No, słabo, strasznie jest. Lecimy medytację i sobie przywrócimy co? Cenną lekcję i go dobijemy w kolejnej turze. Jeżeli uda jeszcze nam się zbić te postawy, którą aktualnie mamy, powinno być w miarę spoko. Ale nie mamy jak zbić tej postawy, co ciekawe. Nic przeznaczenia jedynie może nam pozwolić tę postawę zbić. No. Dobra, to ja może zaryzykuję i zrobię tak. Okej, zostało puste ciało. Bardzo dobrze, wszystkie karty zostawiam. Puste ciało sobie dobieramy. Odrzucamy postawę, mamy więcej energii. Gramy cenną lekcję i ulepszamy sobie kartę. On i tak bardzo dużo obrażeń by zadał. Obrona się ulepszyła, ale przypał. No ale możemy popisowy numer teraz też zagrać i zabić drugiego przeciwnika. Czy on nas zabije? Nie, jeszcze nas nie zabije, więc...
Może być. O, jeszcze blok dostaliśmy, nawet nic nam nie zada, to już w ogóle super. Moglibyśmy tak naprawdę tę postawę spokoju przyjąć. Na kolejną turę może się przydać, byśmy mieli tę postawę gniewu, czy jak to się tam nazywa, i bardzo dużo byśmy mieli dzięki temu energii. Piaski czasu dopiero teraz się złapały, masakra. Co tu gramy? No tak naprawdę nic. Niestety. No. Dużo obrażeń otrzymamy, ale... Co innego zrobić? A, zabiłbym go tymi piaskami czasu. No ciekawe, czy miałem możliwość zagrania tego. Nawet nie liczyłem. Możliwe, że miałem możliwość zagrania tego, bym już go zabił, ale i tak obrażeń nie otrzymujemy na razie, więc... Chyba damy radę. 26 punktów zdrowia zbić. No, on pada od tego, więc... Na pewno damy radę. Jest okej. Okay. Kamienny amulet. Kiedykolwiek trzymasz klątwę, twoje max pożyczone jest zwiększone. No, nic ciekawego. Kolejne za ciosem. I znowu ulepszone, więc spoko. Czy znowu puste ciało? Nie, za ciosem lecimy. Są naprawdę fajne karty. No i teraz trzeba przetrwać walkę ze zwykłym przeciwnikiem, zanim dojdziemy do obozowiska. Niestety. Wężołówka. Nienawidzę. Silny przeciwnik. Zagrajmy tę zręczność. 12 punktów bloku tutaj otrzymajmy. No i co? Modlić się, żeby nie paść na tym przeciwniku. Troszkę chciałem tę zręczność na bossa zatrzymać, ale... Nie chcę paść na tym po prostu. Punkty nacisku. Chyba na koniec najlepiej byłoby do użycia, bo nie wiem, czy to czasem nie działa tak, że ona teraz dostaje blok, a punkty nacisku blok obchodzą. Tak? Tak jest. Punkty nacisku blok omijają, więc to jest akurat dobrze wiedzieć. Koniec tury. I w kolejnej turze, jeżeli będziemy mieli tę postawę gniewną, będzie super. Erupcja. I to jest na samej górze, czy to jest... Nie, to jest losowo, okej. Okay. Nie mamy tej erupcji niestety. Kurde, jakby była erupcja, to by było super. Czy jestem w stanie się obronić? Ile on zada obrażeń? 21 punktów obrażeń. Bardzo dużo. Nie jestem w stanie się obronić. Będziemy mieli maksymalnie 14 punktów bloku. No cóż, umrzemy. Ale się wskrzesimy, więc... Nie jest aż tak źle. Mimo wszystko nie jestem zadowolony oczywiście. Ja te piaski czasu zachowam, bo je się opłaca używać tylko z erupcją. Ja go zabiję tak to na strzała. Teraz tylko będę zwiększał ciągle pancerz tej wężołówki. Chyba, że nunchako, czy tam ozdobny wachlarz, czy nam zwiększy? Nie, nie zwiększy nam obrażeń. No nic, no medytacja i co sobie mogę przywołać tutaj? Tak naprawdę też nic ciekawego. Za ciosem jedynie. I też nie jest... Nie mamy pewności, że erupcję dostaniemy. Tak więc... Słabo, słabo. Albo popisowy numer sobie przywrócić. Popisowy numer przywrócimy. Piaski czasu nic nie kosztują, więc może być ok. I od razu nałożymy sobie tą kolejną postawę. Więc... Jak się trafi postawa gniewu, jest erupcja, super, no to już raczej zabijamy tego przeciwnika. Lecimy tak. Lecimy tak. A jeszcze ta nić przeznaczenia głupia się trafiła, ale i tak raczej już zabijamy przeciwnika. No ale szkoda, że tę miksturę znowu straciliśmy. Mikstura mozy jest akurat świetna. Blitzkrieg, o, gdy przyjmujesz postawę gniewu, dobierz dwie karty. Nie za bardzo, piaski czasu są spoko. Piaski czasu weźmiemy i tu się zastanawiam, czy się leczyć, czy... Nie, nie leczymy się, bo dostaniemy i tak teraz zdrowie, bo będzie walka z bossem, więc ulepszmy w końcu coś. Nic ciekawego. Ugruntowanie. Startowa. Słabo. Piaski czasu. Też nic ciekawego. Modlitwa. Też nic ciekawego. Nic jest naprawdę, nic nie jest tańsze? Ale słabo. Erupcja jest tańsza, a erupcja tańsza akurat by bardzo się przydała, więc te erupcje chyba ulepszę. No. Ulepszymy erupcję i lecimy na walkę z bossem. Tak jak mówiłem, tu dostaniemy zdrowia więcej. Tak jest, uleczyliśmy się.
No i możemy użyć tej mikstur mocy, no bo... Kiedy jak nie teraz? O, znowu, forma dewy. Będziemy mieli zdecydowanie więcej energii. Super. No i co teraz? Erupcja, popisowy numer moglibyśmy zagrać. No, super. Erupcja. Za ciosem. Uderzenie i popisowy numer. Ja cię kręcę, pół zdrowia prawie mu zbiliśmy w pierwszej turze. Nieźle. Tylko teraz trzeba będzie zmienić te postawy, bo oni będą bardzo dużo obrażeń zadawali. O, i nie mamy jak. A, dobra, o, za spokój nam zmieni postawę na postawę spokoju, więc okej. Piaski czasu znowu moglibyśmy zagrać, są sługusy. Ile mu jesteśmy w stanie zadać obrażeń? No nie zabijemy go, więc raczej na to nie mam co liczyć. Ale póki możemy mu zadawać obrażenia z zwiększonymi obrażeniami, to róbmy. Piasków czasu nie będę grał. Zagramy po prostu modlitwę, punkty nacisku. Na niego, postaram się go zabić jak najszybciej. I lecimy na zaspokoju. Bardzo dużo energii będziemy mieli w tej walce, więc... Coś można kombinować z tymi świetnymi kartami zagrywanymi na raz po prostu. Ale... O! Odrzucił mi kartę, co za ham! O nie... Dobra, piaski czasu oczywiście zostawiamy. Pustego ciała nie ma co używać, znaczy możemy, żeby obrony mieć więcej, ale to tyle. Tak, tej obrony będziemy mieli tyle w tej walce, że masakra. Ja to trzymam i wydaje mi się, że po prostu jak przerzucimy jeszcze dwa razy talię i będziemy mieli erupcję, z piaskami czasu zabijemy automatona na raz. Tylko trzeba przeżyć to oczywiście. Dlatego ja te karty tu zostawiam. On sobie siłę zwiększy i nie wiem, czy on czasem nie będzie się przygotowywał przed tym atakiem. 20 punktów obrażeń. Na razie spoko jest, nic złego. Jeszcze możemy szybciej przerzucać karty, spoko. Przerzućmy te karty szybciej. Trzecie oko, możemy prognozować 5. Też spoko. Przerzucajmy je szybciej. I tak zrobimy. Uderzenie odrzucamy, nic przeznaczenia zostawiamy, bo to też jest szybsze przerzucanie kart. Gruntowanie możemy zagrać oczywiście. Obronę, żeby mieć więcej obrony. No i tak naprawdę tyle, no. No nic innego nie mamy tutaj do roboty. Czujność zagramy, żeby mieć postawę spokoju, jeszcze więcej energii mieć w jakiejś tam innej turze. Piaski czasu, tak jak mówiłem, zostawiamy. Tak, głupia erupcja, niech się trafi erupcja. Ja cię kręcę, ale mu obrażeń zadamy z tą erupcją, jeżeli tylko oczywiście się trafi. Jak będzie jeszcze jakimś cudem, to finalne uderzenie to już w ogóle jest kozacko. A wydaje mi się, że on póki ma tych ziomali obok siebie, to nie będzie ładował tego głównego takiego uderzenia kozackiego. No, dobra, lecimy, nic przeznaczenia. Coś odrzucamy? No, odrzucamy jak najwięcej kart, żeby jak najszybciej doszło do tej erupcji. Tylko za ciosem to bym chyba i tak zostawił, bo to jest 11 punktów obrażeń mimo wszystko. Które zaraz dostaniemy. Ale nie, nie opłaca się, tak mi się wydaje. Dorzućmy karty. Trzecie oko. O, to jest super karta. Możemy zagrać już erupcję dzięki temu. W następnej turze oczywiście możemy zagrać erupcję. To tak, zróbmy tak. Za ciosem zostawmy, erupcję zostawmy. Super. W następnej turze mamy erupcję, możemy się na to dobrze przygotować. A więc, uderzenie, no wszystkie karty niepotrzebne zrzucamy. Postawę spokoju zostawiamy, żeby mieć jak najwięcej po prostu energii w kolejnej turze. I koniec tury. Oni nic nie zrobią mi tak teraz. Popisowy numer mi zabrali, no nie! Ale kaszana, z popisowym numerem na pewno byśmy go zabili na raz. 51 punktów obrażeń teraz on zada, o kurde. I nie mamy jak przerzucić sobie... O kurde, słabo jest. Dobra, to trzeba popatrzeć jak to będzie działało. 9 punktów obrażeń, muszę to policzyć, bo jak go nie zabiję na raz, to nie mam szans, że tego używam. On mi zada 101 punktów obrażeń i mnie zabije. Ja nie mam nawet jak się obronić. Więc ja muszę go teraz zabić. Mam 59 zadają, a my mamy 52. O kurde. Ale słabo. No muszę go zabić. Nie wiem, czy to zrobię. Ale lecimy. Chyba nie wyjdzie. Nie zabijemy go.
Tak jest. No ale jestem głupi. O nie. Abym się wybronił. Bym się wybronił, jakbym tego zabił. Ale głupota. Za trudna jest ta postać dla mnie. Jestem za głupi na tę postać. Kurde, no. Rzeczywiście, jakbyśmy tego zabili, to byśmy jeszcze tę turę przeżyli, ale... Taki niefart, że jeszcze zabrali te... finalne uderzenie, czy jak to się tam nazywa. No ale cóż, pierwsza gra tą postacią nie była taka zła. Co tu jeszcze dostaliśmy? Pobożność. Na początku swojej tury zyskaj 2 punkty mantry. To jest genialne. Bluźnierstwo. Przyjmij postawę boskości. Zgiń w następnej turze. Ciekawe. Trzeba to od razu zagrać i zabić przeciwnika. Ale to często się łatwo udaje. Bicie pokłonów. Zyskaj 2 punkty mantry. Zyskaj 4 punkty bloku. To jest super też za 0. Ekstra. No nic. Pierwsza walka tą postacią, wydaje mi się, że mieliśmy trochę niefart na początku gry z tymi kartami, ale no też pierwszy raz tą postacią grałem, więc dużo razy dałem ciała. Zagramy kolejną grę, nie wiem kim, wylosuję prawdopodobnie sobie. Wezmę jakiś random ork od 1 do 4 i zobaczymy kim zagramy. Brakuje mi tutaj właśnie takiego pick at random. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Za jakiś tydzień może. No, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.